Teraz początek podjazdu pod Okopisko, 3 km 200 metrów do mety. Ostatkiem sił jeszcze ciągną, no to już jest tak na samym końcu, że głowa jedzie. No proszę bardzo, ale tutaj mamy atak jednego z zawodników z peletonu. Peleton nie może odpuszczać, bo potem będą zakręty, potem będzie naprawdę bardzo, bardzo ciasno i kogo nie ma z przodu, będzie mógł zapomnieć o zwycięstwie etapowym. Jesteśmy już na ulicach Saranta, już helikopter telewizyjny nad naszymi głowami. Ulica Kościuszki teraz, 2 km 900 metrów do mety, zaczęły się ataki zawodników z peletonu. Każdy szuka swojej szansy wygrać etap World Touru, to przejść do historii światowego kolarstwa. A zatem 2,5 kilometra do mety, samotny, zawodny kolarz z FDJ na prowadzenie. Jest pełna 2,5 kilometra do mety. Co za emocje przed nami w Sanoku, to jest Izrael, Izrael Premier Tech. Są w Sanoku, za chwileczkę będą. Ostatnie chwile, panie i panowie. 2 km 200 metrów, za kilometr przed nami. I przyleci helikopter razem z nimi. A potem narastająco podjazd do kreski. No i te ostatnie 300-400 metrów, bardzo, bardzo wymagające. A zatem poczekajmy. Zyskuje tutaj zawodnik teamu Izrael Premier Tech przewagę. Za chwileczkę skręt na rondzie Beksińskiego. Pierwszy zjazd, tak powiedziałaby nawigacja. 1800 metrów to będzie Alkraksa. No i teraz to, czego nie cierpimy, tak naprawdę nie lubimy. Niestety te kraksy to element kolarstwa. Oj, flagę do góry. Oj. Do góry flagę. Sergio Higita w czasie, lider po wczorajszym etapie ucierpiał, ale jest tam również Polak w czołówce. A Sergio Higita może w tym momencie zapomnieć o zwycięstwie etapowym. 1300 metrów do mety w Sanoku. To już jest ulica Zamkowa i za chwilę będziemy mieli gwiazd na rynek. Peleton goni uciekiniera z Izrael Premier Tech. Ostatnie metry, za chwilę będzie znak z napisem 1000 metrów. 1000 metrów do mety. Niestety Sergio Higita ucierpiał, no ale teraz kolarze myślą już wyłącznie o sobie, czy zdołają nadrobić te uciekające metry. FDŻ, oni ciągną bardzo mocno. I już jedzie, już jest blisko, Jasio. Jest Ineos, jest Italem, Hajterem. Ostatnie 400 metrów do mety. Panie i panowie, szykujcie ręce, flagi biało-czerwone. Już blisko! Zwycięzcy etapu. Ostatni podjazd na mety, 300 metrów. Oni już za chwileczkę, a zatem będzie zwycięstwo, zwycięstwo, coś nie ma podobnego. Takie rzeczy, że on się nie znaleźli, bo to jest skoro. I to nie ma, i za chwilę będziemy mieć zwycięstwo. Helikopter? A on pokazał, że ciągle jest, że ciągle
Fantastyczny sniper, który...